Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj mam dla Was znanego i lubianego Golfa 4 z 2000 roku, silnikiem 1.4, 75 koni, przebieg 200, tylko 36 tysięcy, autko zadbane i od razu jak na niego patrzycie, to przypominają się czasy mojej szalonej młodości, czyli lata 2000 i tuning jak za szybkich i wściekłych. Tutaj mamy tak zwany autyzm z Niemiec, czyli German Style, jakieś alusy sobie ktoś dołożył innej firmy. Opuszczane jest zawieszenie, jest na niebieskich sprężynach, amorki są chyba Bilsteina. Jak teraz widzicie, mamy z tyłu przyciemnione szyby, oczywiście na to wszystko są papiery, tak samo też na ten tylnią lotkę czy tam spoiler, jak to woli. Mamy też chyba wydech z tyłu ABT, kwasówki, więc auto bardzo fajnie pracuje. No i z przodu jeszcze mamy założone jakieś lampy z ringami, żeby wyglądało jak BMW. A co ogólnie aucie, technicznie bez zarzutu, jak widzicie, jak na tak stary samochód 23-letni, prezentuje się naprawdę nieźle. Silnik ma moc, hamulce ok, opony również. No i oczywiście obowiązkowo zapomniałem Wam dodać, że takie auto musi mieć też car audio. Widzicie, jest subwooferek i są też cztery głośniki zmienione, więc na pewno nikt nie będzie musiał sobie tego dokładać. Mamy też fajne radyjko LG'ka z Bluetooth, więc już jest tak nowocześnie, szybko podłączymy telefon. No i chyba aucie to tyle. Jeszcze taka fajna ciekawostka się trafiła. Jak przeglądałem papiery, to od niego, jak Wam wspominałem, to znalazłem do niego jeszcze taką karteczkę od poprzedniego klienta, który zachwala ten samochód, że był jego pierwszym samochodem i bardzo dobrze mu służył. A powiem Wam, że jeszcze tak wzięcie jest na takie Golfy, bo miałem też takiego German Style'a jakiś czas temu, zielonego, i też poszedł bardzo szybko. Wrzucę Wam to u góry. Tamten był jeszcze bardziej taki dopasiony. No, wczoraj Wam już nie zdążyłem nagrać papierów, bo miałem jeszcze klientów i musiałem lecieć na komis. Tu macie wszystko, wszystkie homologacje, co było w aucie zmienione. Przykładowo, zaczynając, chyba to jest przedni grill, że był zmieniany, bo widzicie, jest bez znaczka. Tutaj macie kwitek od tych lamp, takich, jest tu było napisane ala Xenon Design, z tymi ringami. Tu macie od alusów, tu macie od tego tylnego spoilerka, to jest od auspuffa, a tutaj od szyb. No i jeszcze mam książkę serwisową, ale ktoś ją wypełnił do końca. Jeszcze pod maską była wlepka od rozrządu, to Wam rzucę zdjęcie. Tu jakieś te wypełnienia, tu aż się książka skończyła. I jeszcze tam były też jakieś wpisy pod maską, ale tego jest dość dużo. No i wczoraj też Wam jeszcze zapomniałem dodać, że no, auto jest bez korozji. Progi ma zdrowe, tak samo i spód, jakoś jak sprzedaje cały czas te droższe auta, to jakoś nawet mi się nie kojarzy, że wywozy mogły być z korozją, ale przy samochodzie 23-letnim trzeba o tym wspomnieć. Dobra, schowam to i powiem Wam, jakie jest tutaj wyposażenie. I tu jeszcze tajemnicza karteczka znaleziona w dokumentach od poprzedniego właściciela. I tutaj coś tam pisze, super z niemieckiego nie jestem, że auto było jego pierwszym samochodem i że bardzo dobrze mu się coś tu sprawował i że tobie też chyba będzie, mam nadzieję, że przyniesie dużo radości. Zwłaszcza, że system dźwiękowy jest super. Nawet jest Fetten Bass, czyli tłusty bass, jeżeli tutaj włączymy go. No i życzę bezproblemowej jazdy, żegnaj Golfie, nie zapomnę Cię, mówię, ale ktoś był emocjonalnie z nim związany, bo ktoś musi lubić ten samochód bardzo. Tą karteczkę Wam zostawię na pamiątkę, niektórzy lubią takie rzeczy, a teraz Wam powiem, jak tam wygląda on sobie w środeczku. Lewa strona, czarne plastiki jak w Passacie B5, no i ogólnie od razu można sobie wspomnieć o wyposażeniu, że no w tych czasach to było wyposażenie dobierane Kosmos. Auto nie ma elektrycznych lusterek ani szyb, ale ktoś sobie wziął. Ja sobie wezmę je podgrzewane fotele i klimę, którą działa, 4 airbagi, no i przeciwgielne tu jeszcze mamy w włączniku, nie wiem czy wszystkie Golfy miały, ale takie specyficzne dość wyposażenie. Proszę, to prezentuje się tak, tu jeszcze mamy nakładki na pedały rajda. Tu i tu, włącznik cały, boczek nawet mocno nieodklejony, ale spójrzcie przede wszystkim, jaki ładny fotośrodek, naprawdę jak na 23-letni samochód, bardzo fajny. Kiera też cała, niezjechana, nie wiem czy będzie dobrze widać, postaram się Wam pokazać. Nie jest usypana, bo te w Golfach raczej się lubiły po prostu tak usypać, czy tam w Passatach, czy Szaranach.
Na liczniku nie ma błędów, ładnie sobie pracuje. Też widzieliście podgrzewane fotele, reszta pierdół. Tu. O, i tu też fotelik ładny. Dobrze się to prezentuje. Tutaj jeszcze mamy to sławne radyjko. Jest fajne, bo jest z tym całym Bluetoothem. Możecie sobie go włączyć. I naprawdę gra nieźle. Basik jest, tak jak gościu napisał, tłusty. Klima, proszę, się załączyła. Chyba słyszeliście, jak obroty spadły. No tutaj te plastiki, wiadomo, są zdrapane. To właśnie w Golfie 4 Era zaczęła się tych takich głupich obleczeń. Najlepszym sposobem, żeby to poradzić, albo to polakierować, albo poobkleić sobie jakąś tą folią. Tutaj cup holder nieuszkodzony, bo przeważnie to jest zepsute. Tutaj widzę, ktoś tego nie zużył. No i gałka prezentuje się tak. Miałem ją ogólnie wymieniać, ale stwierdziłem, mówię, nie, muszę to zostawić, bo ma taki wire, jest, też się świeci na niebiesko, wszystko jest na niebiesko, w bagażniku na niebiesko i licznik też na niebiesko, więc mówię, musi zostać. Tu miejsce ręczne, jakieś schoweczki, no i z tyłu fotele, to też tam nieużywane za bardzo i podłokietnik tam jest. Cóż, aucie to tyle, jak na tak stary samochód, naprawdę przyjemny. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, nie macie dodatkowych kosztów. Jeżeli nie macie jak go dostarczyć do domu, mogę go również przywieźć w rozsądnych pieniądzach na lawecie. No i jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, może znajdziecie coś innego. A jeżeli szukacie konkretnie tego, co mam wystawione, wejdźcie sobie na maafkarautomoto.pl lub też na moje media społecznościowe, Facebooka, Instagrama, takie je. Instagram się nazywa Maafkar Auta. Tyle. Pozdrawiam, cześć.